Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam pewien kolejny już nowy sekret związany z tą aktualizacją. A dokładniej udamy się na wyspę, porozmawiamy z 6 NPC-ami na pewien dosyć ciekawy temat. No i co? I tyle w sumie. Więcej powiem może już w samej grze, w trakcie gry. Więc nie będę już za bardzo przedłużał tego wstępu, tylko lecimy z nimi porozmawiać. Dowiedzieć się pewnej ciekawej rzeczy. Więc witam Was w grze. I tak jak mówiłem, musimy porozmawiać z 6 NPC-ami znajdującymi się na wyspie i mają oni nam do przekazania pewne informacje na temat postaci, która została zapowiedziana w koniec sezonu drugiego. Jeśli dobrze pamiętacie, to w trakcie naszej ostatniej rozmowy z wyrocznią w koniec sezonu drugiego dowiedzieliśmy się o tym, że na wyspę nadciąga niejaki tułacz. Nie wiem, czy ktoś będzie, a nie. No ale nieważne. Dowiedzieliśmy się o tym, że na wyspę nadciąga jakiś tułacz. Początkowo myśleliśmy, że będzie to megalodon. Ostatecznie okazało się, że to nie jest megalodon, jest to ktoś inny. No i wraz z aktualizacją 30.10 Epic dodało do gry właśnie wypowiedzi świadczące o tym, że tułacz już gdzieś na wyspie jest. Gdzieś się tam w cieniu chowa. Teraz dowiemy się coś więcej. Musimy zapytać się inaczej. Pierwszym NPC-em, z którym musimy porozmawiać, jest Twardziel. Znajduje się on w bazie buntowników. Tutaj. Podchodzimy. Zapytaj o. I pytamy się wszystkich 6 NPC-ów o cokolwiek dziwnego. Czasami wyjeżdżam na przejażdżkę. Jestem tylko ja i wiatr. A potem coś jeszcze. Ktoś jeszcze. Ale gdy się oglądam, nigdy nikogo nie ma. Więc Twardziel mówi nam, że czuje, że ktoś z nim jest, ale nigdy tego kogoś nie widzi. Czyli mamy naszą postać w tle, w oddali. I to jest nasza właśnie pierwsza wypowiedź dotycząca tułacza. A teraz lecimy do kolejnej. Okej, więc jesteśmy już na miejscu. I drugi NPC, z którym musimy porozmawiać, to jest zabójcza Rockmanka. Znajduje się ona tutaj na stacji kolejowej zaraz obok zaświatów. I ponownie rozmawiamy i pytamy ją o cokolwiek dziwnego. Prawdę mówiąc, jest coś, co mnie niepokoi. Ciągle wydaje mi się, że widzę jakąś zakapturzoną postać gdzieś w oddali. Albo kątem oka. Ale zawsze znika, zanim zdążę się bliżej przyjrzeć. Ponownie mamy wspomnienie o postaci gdzieś w oddali. Tym razem mamy również powiedzenie, że jest to postać zakapturzona. I zawsze kiedy, znaczy zawsze, po raz drugi mamy powiedziane, że kiedy ta dana osoba próbuje się bliżej przyjrzeć tej zakapturzonej postaci, to ta zakapturzona postać nagle po prostu znika, nie ma jej. Więc dobra, więc mamy już dwóch NPC-ów, to teraz lecimy do trzeciego. Więc kolejne cięcie, widzimy się jak już do niego dotrę.
Okej, więc jesteśmy już na miejscu. Piaszczysta połacz. Jeśli jeszcze nie wiecie, znajduje się tutaj Rydzyku. Jest to o tutaj, na dole. I ponownie rozmawiamy. Pytamy o cokolwiek dziwnego. Coś dziwnego niby się dzieje, jeśli wierzyć pogłosku. Na pustkowiu jest mnóstwo dziwnych rzeczy. Niektórzy nawet mówią na nie dziwnowie. Ale ostatnio krąży tu jakaś postać. Oddali? Wiadomo, że ja się jej nie boję, ale niektórych podobno bardzo niepokoi. Okej, okay, czyli Rdzychu jest raczej przykładem osoby, która powiedzmy stricte tej tajemniczej postaci nie widziała, ale słyszał, że coś takiego się dzieje. Że krążą takie pogłoski. No więc dobra, więc mamy już trzy postacie. Więc widzimy się teraz przy pozostałych trzech. Okej, więc jesteśmy już przy postaci numer 4. I jest tą postacią Wygrzew. Ostatnio rozmawialiśmy z nim o piratach nadchodzących, a teraz porozmawiamy o tułaczu. Skoro już pytasz, czasem jak wrzdąkam samotnie na gitarze, czuję coś takiego, jakbym nagle nie był sam. Wiesz, o co chodzi? Całkiem psuje klimat. Po tym nie gra się tak sam. Więc ponownie. Słuchajcie. Więc ponownie mamy ten sam koncept. Że dana osoba czuje, że nie jest sama. Czuje, że ktoś jest razem z nią. Ktoś ją obserwuje. No i nie czuje się z tym najlepiej. Tak można powiedzieć. Więc lecimy teraz do postaci numer 5. To już bez cięcia, bo akurat te postacie są dosyć blisko siebie teraz. Więc postać numer 5 znajduje się o tutaj. Czekajcie. Postać numer 4 znajduje się tu. A postać numer 5 znajduje się o tutaj. Jest to ten medyk. Ratownik medyczny. Teraz go tylko znajdźmy. I dowiedzmy się, co on ma do powiedzenia na temat tułacza. Co masz do powiedzenia? Od pewnego czasu co chwilę zerkam za siebie. Ostatnio ciągle jestem w nerwach. Co jakiś czas czuję, jak gdyby ktoś mnie obserwował. Ale nigdy niczego nie widzę. Czyli standardowo poczucie obserwacji i dezorientacji spowodowanej tym, że nie widać tego kogoś. Klasyczne Hej, witam was po cięciu. Chciałem na chwilę przerwać nagrywanie, ale tak jak mówiłem w przypadku tego ratownika medycznego, totalna dezorientacja, ktoś go obserwuje ponownie, kiedy próbuje dowiedzieć się, kim ten ktoś jest. No po prostu nie ma tej osoby. I teraz przechodzimy do ostatniego NPC-a, czyli do Ciary. Tak się to czyta. Znajduje się ona tutaj w wielkim lodowcu, w hotelu. I ponownie pytamy ją o cokolwiek dziwnego. Skoro o tym wspominasz, to tak. To znaczy, pustkowie jest i bez tego mocno dziwne. Ale ostatnio, nie wiem, mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. No, więc to były te 6 wypowiedzi. I tak jak mówię, można z nich wyciągnąć jeden taki, powiedzmy, wspólny mianownik. I właśnie ktoś ich obserwuje, ktoś
gdzieś tam w cieniu zakapturzona postać. No i cóż, mam pewien pomysł. Inaczej. Wiadomo, jest to tułacz, ale można z tego wszystkiego wnioskować jedną rzecz. Że pan tułacz to taki trochę stalker. Sobie, wiecie, stoi gdzieś w tle, obserwuje was. Nawet my teraz możemy być obserwowani i tego nie wiemy. I się nie dowiemy, bo go nie zobaczymy. Po co? Taki Fortnite'owy stalker. Tam tutaj zostaje przedstawione. No i cóż. Pozostaje nam nic innego, jak czekać na dalsze ruchy pana stalkera Fortnite'owego. Więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. No i do następnych materiałów na moim kanale. Na razie.